Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Prezentujemy montaż instalacji gazowej do Skoty Superb z silnikiem 1.8 TSI. Jest auto z bezpośrednim wtryskiem paliwa o mocy 160 koni mechanicznych. W tym przypadku jest to model z 2010 roku. Skoda Superb jest to luksusowa limuzyna, najwyższy model Skody. Można tutaj powiedzieć, że ma bardzo dobre wyposażenie. Dodatkowo automatyczna skrzynia biegów, ponadprzeciętne bezpieczeństwo. No i oczywiście ciekawy silnik 1.8 o mocy aż 160 koni mechanicznych, który zapewnia dobre osiągi, ale spalanie przy tej dużej masie bywa zbyt duże. W tym przypadku zamontowaliśmy instalację KMS SkyDirect. Koszt takiej instalacji to jest 5200 zł. Jeżeli chodzi o elementy podmasków, wtryskiwacze znajdują się pod osłoną silnika z napisem TSI. Komputer oraz filtr fazy lotnej są mocniej ukryte, no i niestety ich tutaj na nagraniu nie zobaczymy. W mocowaniach podmasku widoczny jest też filtr fazy lotnej oraz głębiej reduktor. I to wszystkie widoczne elementy, duży silnik, więc pozostałe elementy zostały sprytnie schowane. Wlew gazu znajduje się pod klapką wlewu benzyny, jest to wlew pełnowymiarowy, nie wymagający stosowania dokręcanych końcówek. Natomiast zbiornik o pojemności 55 litrów zamontowany został w miejscu koła zapasowego. Skoda z tym silnikiem spala około 11 litrów benzyny na każde 100 km, co spowoduje, że koszt pokonania 1000 km właśnie na benzynie będzie to 440 zł. Jeżeli chodzi o gaz, tutaj auto nam spali około 12 litrów, do tego doliczamy około 1,5 litra dotrysku benzyny, który jest stosowany celem szkodzenia wtryskiwaczy benzynowych znajdujących się bezpośrednio w komorze spalania. Dzięki temu koszt pokonania 1000 km na gazie będzie to około 250 zł, co pozwoli zaoszczędzić na każdym 1000 km aż 190 zł. Na zbiorniku 55-litrowym, o którym wcześniej wspomnieliśmy, przejedziemy około 360 km. Dotrysk benzyny w tym modelu będzie się kształtował na poziomie od 1 do 2 litrów. Jeżeli jeździmy w trasie ze stałą prędkością, będzie to około 1 litra. Jeżeli jeździmy dynamicznie po mieście, około 2 litrów będzie to potrzebne. Auto z technologią bezpośredniego wtrysku paliwa posiadają wtryskiwacze benzynowe, które się znajdują bezpośrednio w komorze spalania, dzięki czemu podczas pracy na gazie musimy je wyłączyć i jest ustawiany specjalnie dotrysk, aby je dodatkowo ochronić. Podczas pracy na gazie wtryskiwacze benzynowe są wyłączane, co powoduje to, że nie są chłodzone. Dlatego podczas pracy silnika na instalacji gazowej musi przez nie przepłynąć niewielka dawka benzyny celem ich schłodzenia, co za tym idzie też ochronienie. Tak jak wcześniej wspomniałem, dotrysk benzyny jest zależny od wielu zmiennych. Przede wszystkim od stylu oraz trybu jazdy. Jeżeli jeździmy po mieście, będzie ten dotrysk większy. Jeżeli jeździmy po trasie, dotrysk będzie minimalny, około 1 litra na 100 km. Poruszając kwestię bezpieczeństwa gazu, możemy powiedzieć, że jest bezpieczniejszy od benzyny. Benzyna w razie jakiejś awaryjnej sytuacji nam się rozlewa, powodując naprawdę bardzo palną mieszankę, wręcz można powiedzieć wybuchową. Natomiast jeżeli chodzi o gaz, gaz praktycznie od razu odparowuje, przez chwilę tylko tworzy atmosferę jakąś niebezpieczną, ale tutaj nie mówimy o takich sytuacjach podczas normalnego użytkowania, gdyż wszystkie elementy instalacji gazowej są atestowane na bieżąco przy każdym przeglądzie i po montażu. Sprawdzana jest szczelność instalacji gazowej, także tutaj o wycieku możemy powiedzieć tylko w momencie powiedzmy kolizji czy jakiegoś wypadku. Oczywiście za bezpieczeństwo odpowiadają też zawory, które po utracie zasilenia od razu odcinają dopływ gazu, zostają zamknięte. No i to powoduje, że instalacja jest bezpieczna, nie dojdzie do wycieku gazu, tak jak to może być w przypadku benzyny. Jak również zbiorniki benzynowe we współczesnych autach zazwyczaj są plastikowe, dosłownie śrubokrętem można taki zbiornik uszkodzić, może je uszkodzić kamień, czy też wystający jakiś zjezdni element. Natomiast zbiorniki gazowe są wykonane z 3,5 mm atestowanej stali, co czyni, że instalacja gazowa jest bezpieczniejsza od układu benzynowego. W ciągu wielu lat naszego doświadczenia montowaliśmy instalacje gazowe do praktycznie każdego modelu Skody. Początkowo były to modele z wtryskiem pośrednim. Tych aut przejeżdżało bardzo dużo tych aut jeździ na taksówkach. Tymczasem już bardzo dużo przyjeżdża właśnie modeli TSI, do których również oferujemy instalacje gazowe. Warto wspomnieć, że jako pierwsi zaczęliśmy montować instalacje gazowe do Skody Superb z silnikiem 3,6 litra V6 w technologii bezpośredniego wtrysku paliwa, jak również jako jedni z pierwszych montowaliśmy instalacje gazowe do Skody Octavii RS 2019 roku. Można powiedzieć, że jesteśmy pionierami w tym przypadku, jeżeli chodzi o montaż instalacji do bezpośredniego wtrysku paliwa.
Zapraszamy do subskrybowania i lajkowania naszego kanału na YouTubie, jak również do polubienia naszego fanpage'u na Facebooku. Znajdą tam Państwo bardzo dużo realizacji, jeżeli chodzi o auto marki Skoda, jak również inne marki. Pokazujemy tam auta po montażu instalacji gazowych, jak również różne ciekawostki dotyczące instalacji LPG. Dziękujemy.